Dobry dzień dobry kochani, z tej strony Monia z Alternatywy Perfumowe. Dzisiaj taki koczek. Słuchajcie, filmiki będą szybkie, dlatego że sporo czasu zajęło mi rozpakowanie tej dobroci, która stoi z tyłu, z paczki. Szczególnie miniaturek, ja tam chyba jest około ponad 400 buteleczek, więc no. Słuchajcie, jako że jutro zbliża się Dzień Mamy, to w chwili takiego krótkiego zastanowienia bo myślałam sobie, że nie mówiłam jeszcze o jednym zapachu, który kocham, który jest zapachem, słuchajcie, mojego życia, można powiedzieć. Ja zawsze muszę mieć ten zapach, zawsze muszę mieć ten zapach w swojej szafce, w swoich zbiorach, bo zawsze wyciągam go właśnie wiosną i latem, kiedy on wybrzmiewa, słuchajcie, najpiękniej, a jest od bardzo wielu lat na rynku i jest dostępny, bardzo łatwo dostępny i w bardzo dobrych cenach można go kupić. Słuchajcie, Ceruti. Myślę, że większość kobiet zna ten zapach. Jeżeli nie zna, to myślę, że warto w końcu zwrócić na niego uwagę, jeżeli któraś się zastanawiała. Wspaniały, słuchajcie, zapach 95 roku, wydany przez właśnie ten dom mody. Pani Claire Kane, z tego co pamiętam, stworzyła ten zapach. Słuchajcie, nie będę przytaczać nut. Myślę, on skład jest przebogaty. Myślę, że jakby każda kobietka może sobie do tych nut dotrzeć, bo one są wszędzie podane. W każdym razie, jakby u mnie najbardziej, tam jest dużo mimozy, jest iris, jest goździk, jest fiołek, jest, słuchajcie, przede wszystkim rumianek, galbanum, narcyz, nie wiem czy mówią o narcyzie, tak? Podstawa jest taka piżmowo-sandałowa, sandałowo-cedrowa, jak w większości wypadków. Także przede wszystkim na mojej skórze, słuchajcie, wybija się mimoza, wybija się przede wszystkim też rumianek, gdzieś od drugiej buteleczki bardziej. Także słuchajcie, no. Irys nadaje tej takiej specyficznej pudrowości, wiadomo, z fiołkiem. W każdym razie jest to, słuchajcie, zapach ponadczasowy i myślę, że właśnie on bardzo pasuje do kobiet, tak może nie młodszych, raczej poniżej 25 roku życia, chociaż jeżeli używają i bardzo lubią, to czemu nie? Natomiast jakby przedział od 25 roku życia wzwyż, no to jak najbardziej. Myślę, że właśnie kobiety od 35 gdzieś tam wzwyż też jak najbardziej powinny się świetnie właśnie czuć. Nie mówię, że młodsze kobiety nie mogą używać, tak? Ja właśnie jakby ten zapach poznałam kiedyś u swojej młodszej dużo koleżanki i najpierw faktycznie sobie pomyślałam, kurczę, no lekkie takie retro, nie? I gdzieś od trzeciego użycia się zakochałam w tym zapachu. Naprawdę się zakochałam. Choć mówię, może być tak, że moja pierwsza buteleczka była testerem, druga buteleczka już była kupiona normalnie w perfumerii stacjonarnej, głównie ze względu na koreczek. I to może być ta różnica, że jakby faktycznie tester był, słuchajcie, mocniejszy i trwalszy i ten rumianek był jakby mniej wyczuwalny, a już od... Nie wiem jak tam pysia wlazła, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko nie wybuchnie mi tam. W każdym razie, słuchajcie, uważam, że to świetny prezent dla mamy. Dlatego, że jest niedrogi, łatwo dostępny, ponadczasowy i dla większości się spodoba. To, że jest tak długo dostępny do kupienia, to jednak o czymś świadczy. Świadczy głównie o tym, że się podoba. A jeżeli się podoba, to znaczy, że jest uniwersalny, ale też to nie jest tak, że co druga kobieta nim pachnie. Natomiast jest świetny i uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem zakup tych perfum na Dzień Mamy. Także zaraz wracam, słuchajcie, z kolejnym filmikiem, aby mniej więcej, słuchajcie, pokazać Wam, co do mnie przyszło. Przyszło dużo fajnych rzeczy, szczególnie dwa zapachy, w tym jeden, o którym ostatnio wspominałam. I mówiłam o tym, że mam niedużą buteleczkę, a teraz mam już dużą buteleczkę. A to jest zapach unikatowy. Także wracam do Was za krótką chwilkę, a na razie, jeśli chodzi o Dzień Mamy, to polecam ten zapach. Jest cudowny, kocham ten zapach. I myślę, że większość mam pokocha, jeżeli nie kocha i nie zna jeszcze. Także pa, pa.